Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnej FIFA 13. Tym razem może się zrewanżuję, ale dzisiaj będzie starcie tytanów. Tak zwany Grand Derby wymiera Division. Ligowe spotkanie okay, przed czyli nami. Czyli Real Madrid i FC Barcelona. Santiago Bernabeu, niestety. Dobra, jakiś sędzia, a to jest stadion. Na boisku zobaczymy dzisiaj dwie wyrównane drużyny. Dlatego ciekaw jestem, co będzie się działo w pierwszym kibicach. Wszyscy kibice FC Barcelony, proszę mi kibicować. Oraz Real Madrid. O ile ty masz swoich kibiców. Szparaga i Szuranowicz. Idzie, idzie. Ekipa. Troszeczkę czerwonych. Kurwa, trzech czerwonych, czterech czerwonych. Tak, bo jeszcze bramkę szkodzi. Ty masz zielonego, takiego gumowego. Ale wiesz, że Valdez może jest niższy, nie jest najwyższy, ale to tam wyskoczy. Dobra, zaraz będzie Ronaldo, gdzie on jest? Gdzie ci był Ronaldo? Ej, Paweł Grigorski, arbiter, Polak, Polak. Jezu, co on tu robi? Gdzie mieli przesradę. Iker Casillas jako kapitan, a tam to chyba Xavi. No Xavi, tak, Xavi Alonso. Xavi? Tak, Xavi Alonso. Dobra, pokażę. Jest Casillas, Albeloa, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Kedira, Xavi Alonso, Di Maria, Leonardo, Kedira, Marcelo, Marcelo, Ezil i Benzema. Okej. A u mnie jest Valdez, Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Xavi, Busquets, Fabregas, Messi, Iniesta i Sanchez. Dobra. Vili, albo Vili chyba od 2013 wali. Czyli właśnie, ta... rozpoczęli dobra, spotkanie. Dobra, zaczynamy starcie tytanów. Ale jasno, raz pierwszy chyba. No. A teraz Bajno. Cristiano Ronaldo. No i tam. Zaczynamy. My jesteśmy tutaj rozgrzani 3 mecze w Bundeslidze, więc Schalke kontra... Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwnika. FC Barcelona. No. Pierwszy mecz 3-0, drugi mecz 3-2, a ostatni mecz 2-0. Jest szansa na kontratak. No, jakoś nie najlepiej, ale w końcu coś wyprzesałem jakieś gole. Dośrodkował? Nie, nie ma. Ślizgiem chce przerwać akcję. Oby to był mecz bez fauny. W twoim przypadku ciężko. Dobrze. Podanie teraz trzeba. Składne robić. Teraz Cristiano Ronaldo. Okay. Czekamy na dośrodkowanie. Kurwa. Teraz wyraźnie zabrakło Cristiano Ronaldo kontroli nad piłką. Cześć, uciekła mu poza nieboczną. Co mi się to od pleca odbiło? Tak co jest? Rzut karny, nie ma wątpliwości. Co to? Ooooooo! Ja pierdolę, już stracę na bramkę. Dobra, teraz trzeba tylko dobrze wycelować i jedno. Ej, no chciałem tam skoczyć. Zimną krwią wykorzystuje ten dobra, Ronaldo pokazał swoją klasę. Zamknij, żyja. To był karny, więc takie coś kurwa nie idzie. To jest akcja zamknięcia. Dziewiąta minuta. I jest pierwsza bramka! Nie, dobra, odejdę się z tym. Ja się tak uczę. Wiem, przecież chłopiec masz skilla. Ja nie mam miejsca. Okay. Ty próbuję teraz ślizgiem? Udawać, że umiem grać. A teraz Sanchez. Ło! No i wyszła mi, kurczę. No. Znowienie gry rzutem z autu pod polem karnym rywala. Cristiano Ronaldo teraz. Nie wiem, ale wiem, że najlepiej ci idzie Borussia. Kurde, podaj. Będzie groźnie, on potrafi... Łooo! Ty idioto! Nagle żeś mi się wciął ten spelny pan. Maszczerano. Nafaszerowany. Ej, maszczerano, a to przecierano. Ty chyba mi tego Ronaldo żeś spawlował. Ty, siu. E tam chuje mu jedź kiedy. Dobra, trzeba zrobić dośrodkowanie. Takie wyśrodkowanie jak kurwa strzał. Jedna, daleka. Jest jego.
Dobrze. Robi się niebezpiecznie. Ronaldo. Bardzo szybko. Nie boję Ezila, bo on ma chyba takie akcje, że jakie wolę. Dobry bloki, oddał niebezpieczeństwo. Świetna współpraca. O kurde, ale... Co ty zrobiłeś? To mogło być groźne, gdyby... Jezu, spalony. Jest spalony. Dzięki Bogu. Kurde, co tu się działo? Dzięki Bogu. Szczelaj. Ta bramkarz bramkarz. Bramkarz. No raz się tak stało, że tak. To musiał być dały. Robię coś takiego. Dobra, póki co... Kardy, ale to Kari to jest w kurczę, z drugą czasu mista. Kurwa, to nie leży. Ale to nie ma znaczenia. Dobrze? Kibice ponownie królewscy. Kurwa, co jest? O, ty. No, śliskie próby elastyczne stopy. Kurde, nie kontroluje... Nie kontroluje przejęć przy linii. Ja właśnie bardzo to kontroluję. A teraz Sanchez. Za. Przejęcie piłki przez Cristiano Ronaldo. No dalej. Udane przejęcie Realu Madryt. Za. Dobrze. Nie spać, grać, zapierdalać. Co ty robisz, kurczę? Ty pizda! Wreck, zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Później. Idealnie. Tam, gdzie miała trafić. No i popędzili mu z pomocą. Jeśli był spalony, to minimalnie. Ja nie umiem grać bardzo. Wolę Borussia. A to możemy nagrać jeszcze jeden mecz. Jak sobie życzysz. Będą dwa mecze zapasowe. Czy ten drugi następny będzie zapasowy. Tutaj mamy być... A ładnie teraz ślizgiem próbuje. Ma możliwość zagrać na lewą stronę. O to chodziło! Coś z tego nie będzie. Wyjaśnij sytuację. Ale... Niestety nic z tego nie wyszło. To była drużyna przeciwna. No i partnerzy podążają z pomocą. Przejęli piłkę, jest szansa na kontratak. Nie. O, szkoda. Co ich pięciu tam było? Wiedziałem, że przejmiesz. Takie wcięcie, że normalnie... Ja ostra jak żyletka. O, dobrze. Przy piłce ponownie królewscy. O kurde. Ależ okazja! Nie. Dobra okazja. Jezu, wódro, ale. Nie, co to jest. Ty, mój piłkarz już był spocony. Miał takie plamy, że to już gorzej niż ja. Poza czemu. No tak, kurczę, tak to wyglądało. Nie. Dobrze. Proszę, jaką on ma technikę. I z daleka. Z tak daleka nie da się zrobić. To nie jest wyzwanie dla strzał. I będziemy mieli rzut rożny dla Realu Madryt. A dajmy Ronaldo. Chociaż nie, Ronaldo powinien strzelać pewnie, to dajmy Ezil. Nie. O kurde. Takimi strzałami go nie pokonają. Cristiano Ronaldo. Piłka chodzi jak po sznurku. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. No i wślizg. Znakomity wolej. Nie wierzę. I mu się wydawało, że widział drugą bramkę. A podanie było to sobie podmiazdorzył. I się wyglebił jeszcze. Wygnę z powietrza. Dokładnie. Dobrze. Nie, Messi nie ma szans powiedzieć. I teraz rywal stara się odebrać. Ale stopę to ma kurde taką, że mógłby nawet... Dobrze! No i przejęli w ostatniej chwili.
Nie. No i piłka wyszła poza pole gry. I tak było po twoim. Spójrzmy, jak wykorzystają ten aut blisko pola karnego. Tak. Czy zdecyduje się na wrzutkę? Ale znakomicie! Akcja powstrzymana. Prośni, ale zdążyli na czas. Dobrze. Ładne dogranie. Podanie. Jest. Wspaniała wrzutka. O, zalek. 45 minuta. Messi bez najmniejszych kłopotów wyczuł intencję rywala i przechwycił to podanie. O kurde, jakie nakręcenie było. Messi. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1-0. No nie wiem, coś ty zrobił. Nie mieli specjalnych problemów z wygraniem tej pierwszej połowy. Się w ciebie. Ale to dlatego, że ich przeciwnik w zasadzie się nie broni. Zobaczymy powtórki. No karny jak karny. Ja zero strzałów, kurwa, a ten 9. Nie wiem, jakim cudem bardzo... Boże, realem kosze. Może jakieś zarządzanie... A ty poza tym, to jest najlepsze, że ty w ogóle mecz nie oglądasz, kurwa. I kosisz jakie zapraszam na drugą połowę meczu. No to ja... Byłoby 0-0, to byś mnie nie pojechał na karty. Dobra, ty tak jesteś więcej na mojej głowie. I więcej masz piłkę. Może ja mam to sobie zagrane, tylko na to możesz spróbować swoich kontra Real Madrid. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Zobaczymy. Ślizgiem próbuje. Próbują ataku bokiem boiska. Udane piąskowanie, ale to jeszcze nie koniec. Udane piąskowanie. Casillas. O! Jest! Nie wierzę. Nieczysto uderzona. No kurde, i zawsze mam ten problem z gałką. Kardy mi dał szczęście. Wspaniale, przeskoczył, a tamten próbował ślizgiem. Jordi Alba. I nie stał. Widzi wszystko, ma znakomite wyczucie. Spójrzmy, bo to playmaker najwyższej światowej klasy. Kapitalna wrzutka! O kurde! Koniec akcji, mogą odetchnąć z ulgą. Niestety nie. Nic z tego nie wyszło. Piłkę to zdobyła drużyna. Nie, ja tu mam trzy środki na pewno. Łoż, pyta. Chyba co mam trzy środki na pewno. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Gratki nie widać, widać ostatnie jest bez formy. Muszę się przestawić z typowo gry Borussijnej na typowo Barcelona. No już blisko pole karne. No i zgranie w pole karne. Wydawało się, że a jednak przejął. Wow, tak. Głową w kierunku bramki. Jest okazja. Dzisiaj ciąg na bramkę. Ty, Ronaldo, tak? Nieskutecznie. Ronaldo. Na razie... Taką banią mnie trafił. No proszę cię. Chce trafić. Przecież on to pomieje na baczność wstać i strzelać z bani. Dobra. Ciebie trzeba przez ciebie! Messi, kurwa, lecisz! Jezu, ale jaka bomba! Ja pierdolę. W życiowej formie. FC Barcelona będzie wykonywała rzut rożny. Chcecie rozproszyć jednym filmem albo nie. Nie wiem. Dobra, ale środki. Fabregas. No musi, że to podać środki. Dobrze dograł. Ostre starcie, ale zdołał. I za moment gra zostanie zrobiona z rzutu wolnego. Na ciebie, bo żem cię tam może pomacał gdzieś i po prostu... arbiter polski uznał, że wolnego, trzeba będzie ale też dobrze interponuje bramka. Wolny. Ty kurde, teraz to ty masz przewagę na to. Sergio Busquets. No, może być groźnie. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę, koniec tej akcji. No i piłkę przejmie Czarny. No za mocno. Dziepskie no, zagranie i rywale wznowią za uchwy. Za mocno. Kurwa, czemu gra Dia kurwa przejęcie piłki przez nie, kurwa, nie! Nie, trzeba połowić herbaty. Di Maria. Kurde, Ronaldo, no. Pismy się chciało. Gwiazdorzysz, a kurcze, nie potrafisz jednego... Dobrze. Atakuje ślizgiem.
Czy to będzie strzelał? Oj, kompletnie nieudanie. Jak mówią młodzi ludzie, masakracja. O, no tam paręnaście centymetrów brakowało, no. Dlaczego? O ja. Kurde. Zdecydował się na strzał. Wspaniale przechwycił. Nie zapomnę taka okazja. Nie zapomnę taka okazja, nie tam był. Będą rzucali piłkę. No to to jestem ja i moja gałka. To może być niebezpieczne. No kurwa. Nie, od twojego łba się odbiło. No i teraz ja zmaściłem podanie. Ty kurczę. Będzie się łatwo grać. Skutecznie dograł do kolejki. Późno. Kurde, widzę, że się już chyba za bardzo. Za bardzo wzięli ten mecz jako mecz na mój. Spróbował ślizgiem. No, kurde. To jest każde podanie znosz. Mogą kontratakować. Byłaby ładna kontra, ale nie udało się. Później. Di Maria. A teraz. To musi być gol! Rozgrywa. Udało się odebrać piłkę szarżującemu zawodnikowi. Celnie, dobrze. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Uderza! Świetna interwencja. Naprawdę rewelacyjnie dziś broni. Typowo, typowo. Szansa Barsy, rzut rożnego. A, to zrozumiałe. Chcę tu coś pogrywać. Fabregas. No zobaczymy, co przyniesie ten ślizg. Piqué. Udany przechwyt Fabregas. Niecelnie, nie do końca, no, nie będzie aut dla rywali. Podać. Xabi Alonso. Teraz Cristiano Ronaldo. Kedira. Blisko pole karne. Ależ podanie. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Mogę już teraz strzelić. Messi. Ryzykowna, ale udana interwencja. No wiem. Zapowiada nam Benzema. Nie osłabiał obrońcy. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Bo wiedziałem, że to zrobię. No ja mam ten problem, ten decyzję to pudłowany. Już bym miał 3-0, jak nie lepiej. Fabregas. Tak to kurde z jednym bramką. I nie stał. No, bardzo to mi już nie... Co ty robisz? Kurde, miał tą piłkę, nie wiem. Jezu, to mi cię się chyba... Nie, teraz ślizgiem próbuję. Piłka odbita od jednego z piłkarzy, wypadła z boiska. Tak. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Kurde, no strzelcie jeszcze. Uda im się wyrównać. Ręce. No strzelcie, ja nie chcę tego przegrać. Kurwa. Ryzykownie, ale udanie. Iniesta. Ofensywnie zdecydowanie Barcelona. Cristiano Ronaldo. Benzema. Próbuje teraz ślizgiem. Czy to wykorzysta? I Maria! Jak to zjeba? Który to? Zupełnie nie grozi. Sergio Ramos, dobra. Znowu jeden dodałeś? Tylko jeden. To roz... A ja jak wygrałem to 6-0. Czyli nie umiem. Odwieczny rywal pokonany. Na pewno bo ten karny mi gówno. Będą wspominać dzisiejsze zwycięstwo. Bo te przynajmniej do następnego roku. Ale tak przyjmowałeś. Na nagraniach jest może 2-2, ale tak poza nagraniami jest chyba z 5-0. To znaczy nie 5-0, ale no poza nagraniami jest 5-0, a tak z nagraniami to jest 7-2. A ja dalej maszczę to, co zawsze. Maszczę, czyli buduję motorycznie. I budujesz takie okazje, które się nie powinno praktycznie budować. Już to kurde co? Już nie da się spudłować. No to muszę sobie palec przykleić do gałki. Bo inaczej się nie da. Dobra ludzie, ja byłem
to Master Kciuk. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka, kolejnego meczu. Niestety dla mnie przegrany mecz, trudno zdarza się. W następnym meczu spróbuję swoich sił jako dalej Real Madryt z Borussią. To będzie troszeczkę kontrowersyjny mecz, gdyż kurczę, to chyba największa gwiazda Ronaldo, bo nie musiał się zmierzyć z Polaczkiem. Chyba w rankingu światowym jest 11. W rankingu światowym jest 4. No kurde, to jeszcze... Albo 5. Nie, jest tak. Messi, Ronaldo, zaczekaj, Iniesta, chyba jest Saint Germain, Ibrahimowicz, bo to są wszystko pomocnicy. Tak, tak. No i teraz chyba zaczyna się od Lewandowskiego. I Lewy. Jest pierwszym, jest najlepszym na świecie napastnikiem. Bo reszta to tam od pomocnicy. A co z Kubusiem? Kubu Błaszczykowski? Nie wiem, który. Wiem, że jest piąty, czy tam czwarty. Jako... Ale dobra, dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się, yo. Na razie. Na razie.